Ja chciałbym tutaj podkreślić jedno, że ten pokaz to nie tylko pokaz sił powietrznych, to pokaz również wszystkich rodzajów sił zbrojnych, które będą brały udział, począwszy od wojsk lądowych, wojsk specjalnych, poprzez marynarkę wojenną i siły powietrzne i również Wojska Obrony Terytorialnej. To możliwość promocji wojska, przede wszystkim patrząc z wojskowego punktu widzenia, to potężne wyzwanie logistyczne, potężne wyzwanie organizacyjne. Tak naprawdę ten wysiłek będzie widać przy pokazach dynamicznych, kiedy nasi piloci, nasze służby będą koordynowały te działania, które będą się odbywały w powietrzu. Ja bym powiedział tak, że na pewno zawsze jest coś nowego, zawsze jest nowy element. Nie chciałbym tutaj odkrywać tej kuchni, dlatego że proces przygotowania, proces potwierdzania poszczególnych ekip, jeśli chodzi o udział w tym ważnym przedsięwzięciu, on w dalszym ciągu trwa. I tak naprawdę chociażby dziś jesteśmy świadkami ćwiczenia NATO Tiger Meet. Ja przypomnę tylko dwie cyfry, 1700 żołnierzy, ponad 80 maszyn bojowych, mówi samo za siebie.